Witajcie moi mili, z tej strony Shaggy, oczywiście ciemna strona giercowania. Lecimy z zadaniami dziennymi. Ostatni odcinek, który był już jakiś czas temu, ale natłok obowiązków różnych nie pozwalał mi czegoś więcej obecnie nagrać. Ostatnio skończyłem na tych serii zadań, które miały prowadzić mnie do zdobycia tego, otwarcia drogi do robienia tych takich zadań, robienia zadań na tego latającego Monta Smoka. Skończyłem te zadania, ale okazało się, że by rozpocząć już kolejną serię tych powtarzalnych zadań, no to trzeba mieć niestety umiejętność latania na najwyższym poziomie, co kosztuje 5000 golda, a ja mam 1685, więc nie mogę rozpocząć kolejnych questów, dopóki nie mam tego eksperta chyba ridingu czy coś tam. Także na razie ten zestaw zadań odpada. Nie wiem, czy mi się uda zrobić, bo chyba nie nazbieram tyle golda, bo nie zajmuję się ostatnio jakimś wielkim handlem, zbieractwem czy innymi tutaj czynnościami, które by w jakiś sposób mi przyniosły profity. Także postanowiłem pójść w inne miejsce i właśnie wylądowałem na tej wyspie, której nazwy zawsze nie potrafię wypowiedzieć. Wiem, że coś tam to jest ze słońcem związane też tam. W każdym razie, no tutaj serię zadań powtarzalnych robię ze względu też na reputację, ale i na zarobek, który jest dość taki no solidny. Może dzięki temu mi się uda nazbierać na tego, na te lepsze, szybsze latanie. No i dobrze, rozpoczynamy zadanie. Rozpoczynam. I tutaj jest takie jedno z moich ulubionych zadań. Bombardowanie na latającym moncie. Aha, pierwsze to jest, dobra. Pierw będę musiał takie demony zniszczyć. Tutaj muszę taką dość sporą ilość tego utłuc, ale mam takie coś specjalnego. A to chyba dopiero w odpowiednim momencie będzie. To chyba to albo to, dobra, nie pamiętam. Któryś z tych będzie trzeba użyć. Demon, to będzie na demony, tak. Zaraz nadlecę jak Messerschmitt z nad nieba i postaram się przy pierwszym podejściu, bo jak się nie uda, on robi takie kółko automatycznie, to później drugie podejście trzeba na nowo startować, to trochę zajmuje. Może mi się uda za pierwszym podejściem, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie lubię to zadanie, takie po prostu lecimy, nie musimy tutaj zbytnio, tylko po prostu trzeba robić bombardierkę. A w sumie sobie na razie zamienię miejscami tu, żeby mieć pod literką. O. Będzie szybciej. No jest to ostatnia faza jest Płonącego Legionu. Ja maksymalnie Karazan chodzę, więc ja raczej nie pójdę, bo nie mam czasu. W Królu Liczu już to będzie więcej i aktywniej grane. Tutaj mi czas i pewne wydarzenia z życia obecnie nie pozwalają. Dobra, i chyba zostało już tylko na ilość tych takich średnich gości. Tak, i zadanie za pierwszym podejściem zrobione, no ale już ćwiczyłem wcześniej. Także ten nie jest źle. Koniec bombardowania. Pilot wraca do bazy. Ta muzyczka taka w tle, nie wiem czy słyszycie, nie będę chwilę gadał. Taka fajna, taka ten. No dobra, to się zbombardujemy tam.
Miecz demonom. Cała wyspa jest w takim klimacie tych Blood Elfów. I fajnie to w sumie. No w sumie to jest, cała historia tutaj jest z tym związana zresztą. Ale to budownictwo i coś tam to wszystko ładnie tak nawiązuje. I fajnie, że ta wyspa jest, pojawiła się po prostu znienacka. Kolejna część jakiegoś tam Azeroth, tak? Pamiętam, że w Płonącym Legionie, dawno, dawno temu, jak już był normalny, był nie klasik, tylko kolejny, był pierwszym dodatkiem do wersji Warcrafta, to tutaj na tej wyspie sporo czasu spędziłem, robiłem tych zadań, no bo to była taka nowość też, tak? Nowość, pojawiły się nowe możliwości i tutaj się po prostu siedziało i robiło. Roślinek też jest trochę do zebrania. A też jakieś zadania mam z tym związane. Zobaczymy. No, w każdym razie teraz spróbuję zrobić kolejne bombardowanie, drugie zadanie. Będę musiał podpalić takie statki, z tego co pamiętam. Tak, takie tam, co tam są na morzu. I to jest bodajże chyba drugi. Tak. Robimy zamiankę. I będziemy tutaj niszczyć też ilościowo. Tak, trzeba 3 statki zniszczyć. I później wylądować i tutaj dobić załogantów. Statki podpalone. I teraz lądowanie. Na tym środkowym chyba się ląduje, z tego co pamiętam. A on teraz musi jeszcze kółeczka zrobić, bo jest czas jeszcze na podpalenie tych statków. A mi się udało dość szybko. O ile nie będzie tutaj jakiegoś większego tłoku w ludziach, bo czasami jest. I to mi się uda to w miarę zrobić. Ewentualnie mogę się przenieść na drugi statek. I porobić tam, ale... Ale zobaczymy, co będzie. Oni się tutaj szybko pojawiają. I może zaraz się uda. Tak. Na szczęście mam tylko 6 sztuk. Zabić, więc to jest naprawdę niedużo. O, tutaj kolega dobrze pomyślał, bo jak razem zrobimy, to będzie szybciej. Nie będziemy się bić o te stworki. No i większa ekipa. No i ja mam zadanie zrobione praktycznie, tak? Uciekam, bo oni sobie na pewno tutaj znajdą kogoś, bo to nie jest jakiś trudny etap. No i tu przepraszam, ja sobie opodkuję trochę. I wracamy na przystań. I ruszamy na kolejne zadania. Tym razem, no to musimy te, bo musimy tu zbierać jagódki do jednego zadania. I tu są te jagódki. Fajnie, że je widać na tym, na mapce. I tylko 5 sztuk muszę na szczęście przynieść. Ale mocno biją. Już wyposażenie mam troszeczkę lepsze, bo już parę rzeczy mam zdobytych na 70 poziom. Ale nie jest oczywiście tam najwyższych lotów. To jednak czuć tutaj. Czuć.
Tu jeszcze zadania jakieś są, trzeba będzie później je chwycić. Dobra, tu trzeba zabić tego śpiocha. No i dobra, z tym gościem mam jakieś tutaj jeszcze zadanko, ale czym się miałem go tu potraktować, zaraz zobaczymy. Nie pamiętam czym. A tym chyba, nie, czekaj. No właśnie, nie wiem czym. Młotkiem. Nie młotkiem. Wiem, że to było takie zadanie, że się coś robiło. Tylko teraz, jak zwykle, nie pamiętam. No. Czym? Tym. O. Coś nie? Se. Dobra, nieważne, teraz nie będę tego szukał, bo jak zwykle się zakopałem w swojej niewiedzy. Teraz muszę popatrzeć. Czymś to się, kurde, tutaj klikało na nich. Zabijało się, później się klikało. Najpierw jagódki zbierzemy. Jakie to jest zadanie? Klusz. Tak, dostałem jakiś przedmiot. I szczerze mówiąc, nie wiem jaki. I w tym moim burdelu w plecaku weź to znajdź. Który jest odpowiedzialny za to, żeby ich coś przerobić. Dobra. Ja to znajdę jeszcze teraz, nie wiem, serio, zgłupiałem kompletnie. Wydawało, że to był taki jakiś ala kryształek. Mniejsza większość. Idę zabijać demony. I tyle. A tu jeszcze wrócę. Idę zabijać demony na sztukę. Tych mam zabijać, o. I tych kolesi też mam sporo zabić. A zwani są z tymi diabełkami przeklętymi. Te diabełki dość mocno biją. Że mam kłopot, jak już dwóch, trzech mnie dopadnie, to ciężka sprawa. Dlatego potraktujemy go od razu. Tak, żeby dwóch trafić. I troszkę tutaj tych krwawych elfów muszę wykończyć. Różne rodzaje tych krwawych elfów. Dobra. Jest następny. Akurat tych mam 6. To lecimy jak są w pobliżu. Tak.
Jeszcze jedną sztukę i będę... Będę szukał... O, jest. I będę szukał tutaj następnych gigatków. Do załatwienia. O nie, 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 właśnie tego... Tutaj w tym miejscu nie lubię, że często się szybko pojawiają nowe i jest to... Kolega się dołączył, ok. W porządku, razem raźniej. Takich też mamy paru zabić. A dokładnie, też sześciu. I łuczników, z tego co pamiętam. Tak, łuczników też musimy tutaj zabić. Mam jeszcze, potrzebuję tych. No dobra, to bijemy tych. A i tutaj trzeba postawić ten młoteczek, z tego co pamiętam chyba. A, on już zaliczył, dobra. Coś to trzeba było właśnie użyć. Tak, oczywiście znowu nie pamiętam, bo nabrałem questów i ten. Nie patrzyłem, co mi do plecaka wpada. Totalny nieogar. No ale nic, lecimy dalej. A jest łucznik. Nie tylko łucznik, ale jest i ten. Kolego, kolego, to tutaj te party chcesz, a to biją towarzysza. Dobra, już go ktoś inny bierze. Już go ktoś inny chwycił. A czy na many brakować? Trzeba popić. Dobra, kolega skończył. To dobrze, dobrze. Ile mi pomógł, to mi pomógł. Dobrze jest. Zostały mi pojedyncze sztuki tutaj łuczników i tych rycerzyków. Dokładnie jedna sztuka tego. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. I to jest właśnie tutaj. To jest ten moment, gdzie tutaj już parę razy zginąłem, naprawdę. Bo pojawiły mi się kupy gości w trakcie bicia, a tu pojawiły mi się na plecach paru innych. Tak mnie obstukali, że nic nie mogłem zrobić. Dobra, to teraz muszę szukać tych łuczników. Gdzie te łuczniki są? Jest łucznik, a to łucznik jest gracz. Idziemy szukać łuczników. Łuczniki chyba gdzieś z tamtej strony są. Tutaj są na pewno też. Łuczniki, łucznicy nie, ale łuczniki. Dobra, tego nie potrzebuję. Gdzie są ci goście? A, już mi tutaj kombat wszedłem. Muszę uciec jak najdalej stąd. I szukamy tych gości z łukami. To bez łuku. To czarodziej. Nie chcę. No i bym chciał jakiegoś tutaj, kurde, kolesia z łukiem dorwać i co, i nie ma? Zbyt duża konkurencja tutaj w graczy.
Wiem, że demony mam też tutaj niszczyć, więc po prostu poniszczę demony póki co, a później wrócimy na tych łuczników. Tu mam dwa rodzaje demonów, a nie, jednego demona i coś tam na jakimś miseliuszu coś wrzucić. Dokładnie nie wiem co. Ale jakoś to. Jakoś zaraz dojdziemy. No robiłem to już, ale nie pamiętam, serio. Jeszcze tutaj się ten przesuł, brawo. No chodź. Nabiega się. Co jeszcze w kombacie jestem? No nie. Coś tutaj naparza. A ten się kiedy rzucił tutaj. Chyba. A może i nie. Na oparach many jadę. Trzeba to szybko naprawić. No w najmniej oczekiwanym momencie po prostu tej many nie będę miał. Muszę zabić jeszcze jednego demonsa. I wbić jakieś tam kurde. I tu co w plecaku mam ten badziew. Na miseriusza muszę, no. Czego się mysy emisariusze? Chyba wiem, tutaj łazi chyba taki. Tak. No ładnie. A, tutaj jest emisariusz, tu muszę wybić. Dobra, dawajcie, dam radę. No, wbity sztandar w plecy zbity, no. Co tu jeszcze mam? Portal. Coś z portalem mam zrobić, ale co ja mam z tym portalem zrobić? Coś mam użyć w tym portalu? Znowu 1000 przedmiotów i nie wiem do czego. Pa. Tak, no, tutaj jakiś kolega się przyczepił. Co ja mam w tym portalu zrobić? A, to do szatar mam tę teleportację. Co ja mam tutaj? Tak. Kurde, Krzysztof się zabiera za zadania. O. To będzie chyba to. Tak, pięknie. To już wiem. Zawsze jeden element mniej. No bo już umie, no. Dobra. Ja tu wychodzę, bo już mam zrobione. Muszę tylko jeszcze jeden ten znaleźć. Marksmanów i... Miejsca nie mam już w plecaku. Będę musiał coś wyrzucić. Mieciuszka jakiegoś. Dobra. Po prostu szybko oddam jedno zadanie. I... A nie, nie będę teraz tam biegł. Lecimy marksmanów tutaj mordować dalej. Czyli tych. Uczników nieszczęsnych, których tu kurde nigdzie nie ma.
Tu się oni pojawiają, no. Ale zostali wybici w pień. No bo to dość duża ekipa biega. Może się zaraz pojawią. Jeszcze gdzieś tu będę musiał jeden portalik chyba jakiś zniszczyć, mi się wydaje. Że takie coś było, że tutaj jeszcze muszę coś położyć, nie? No i gdzie są ci ucznicy nieszczęśni? O, jest tutaj. A to już zaczepiony. Zagrowany. Knajta nie potrzebuje. Bierzcie sobie knajta. Ja potrzebuję, o, ucznika. No i dobra, i teraz mi zostało. Shrine jakiś taki. No dobra, ewakuacja. Dobra, to jeszcze znajdę sobie, ale chcę tutaj porobić jeszcze. To są chyba takie murloki czy coś, nie? Z nich muszę coś pozbierać. A gdzie tutaj jest to badziewie? Dobra, zobaczymy później. To jeszcze do tego mogę wrócić. Po prostu jeszcze jakieś zadanka są, które sobie wezmę. A tu muszę chyba z murloków. Z murloków, tak. Co jest tam z murloków leci? Tylko co leci z murloków, to nie mam żadnego pojęcia. No ale jak coś leci, to leci, nie? 10 jakichś tych. To jest, oni te murloki słabe są, to ja mogę tu je masowo zabijać. Może znowu coś tu jest, a ja nie wiem, o co chodzi. A czekajcie, tu leży coś takiego. To nie tylko z murloków, ale to jest, z murloków jest bardzo mała szansa. Ale te elementy leżą. O, to są te skrzyneczki, no. A klucz chyba leci z tych brzydali. Albo z murloków. Inventory jest full, no pięknie po prostu, pięknie. Jakieś badziewia. Po co mi Scroll of Strange? Locket, dobra, zaraz dojdziemy. Może to faktycznie z tych murloków. Dobra, ja to robiłem jakieś parę tygodni temu, jak tutaj pierwszy raz wylądowałem, ale kompletnie pustka w głowie. To jest zadanie Grandin Slave, Dispatch.
Wiem, chciałabym, żeby wolno 10 gniazd, które wykonują swoje zdanie. Wróć do niej na pogodę. Kule? Znowu pewnie coś mam w tym i... Dobra, zabijemy ich jeszcze raz. Pewnie wcale ich nie mam zabijać. Muszę zrobić porządek w plecaku, wywalić te tysiące rzeczy niepotrzebnych, które tutaj kiszę, bo później coś mi trafia do plecaka, ja nie wiem, w tym burdelu, gdzie to leży kompletnie. I latam się, o tam, o dobra, mam kulę i co z tą kulą teraz? A. Aha, no to już wiemy, ja tu biedne murloki zabijałem. Dobra, czyli to leci z syren? Albo z tych. Albo z panów syrenów. Gdzie tutaj jest dużo morloków? To jest dużo morloków. Może tu walnę. No ale walnęłem. Normalnie. Masóweczka. No nic, to jeszcze sześciu. Jeszcze sześciu. Ech, musiał się odstrzelić. Tu już ładnie. Tu już ładnie. Dobra, szukamy tych. Tylko skąd ten iron ore zdobyć? To musi skądś padać, nie? Może pada. Może pada z tych panów syrenów. Albo z pani syren. Zaraz się przekonamy. No tak. Dobra, załatwmy te. No i został jeszcze jeden, tak? Do załatwienia. To musimy jakiegoś syrena tutaj dorwać. O, kot się. Pani z syreny pojawiła. Jak tam z wakacji, kochani, lecą. Ja jestem w tej chwili na urlopie, ale ten urlop jest troszeczkę pracowity. Wy pewnie gdzieś na rozjazdach. Mam nadzieję. No proszę, i zrobione. Dobra, i teraz z tajemnicą Poliszynela. Skąd ja mam wziąć klucze do tego? Czy to pada z jakichś... czy to leży, czy to pada z tych? Jest mały drop z syrenów. Chyba z syrenów pada, mi się wydaje. Tylko tych syrenów tu jest niedużo, bo wszyscy ich mordują. Dobra, pan syren, zobaczymy. Przerzucić kluczem. Pewnie drop tego jest niewielki, bo mi się nie udało wydropić. Fish oil, mi nie jest potrzebny fish oil. Troll Strange sobie rzucę, chociaż mi kompletnie niepotrzebny jest. Ale żeby się nie marnowało w plecaku, tak tego nie sprzedam. Fish oil, no dobra, gdzie są jakieś kluczyki?
Czy ktoś widział klucze? Czy to daje klucze? Nie daje kluczy, no. Ale ludzie tu mordują to. Mordują może dla tych kul, żeby murloki oswobodzić. To jest zadanie, które się nazywa Don't Stop. Nie zatrzymaj. Ja muszę po te klucze iść. A, no czyli wiadomo, no. Z tych leci, tylko że no, drop jest tak mizerny, że po prostu nie ma, no. Wszystko to czytam, wystarczy czytać. Wystarczy czytać. Zadania, a tam wszystko jest powiedziane. Tylko, że... Jest pan syren, dobra. Chciałbym bardzo Karazan jeszcze nagrać. A nie wiem, czy mi się uda, bo to jest dość długie przedsięwzięcie, no bo troszeczkę trwa więcej niż godzinkę. I to trzeba sobie zorganizować czas. I nagranie będzie dość długie. Miejscami nudnawe. Czy może to później pociąć? Nie wiem, zobaczę. Chciałbym, ale nie obiecuję. Może mi to nie wyjść. Klucze na razie nie padły. O, jest pierwszy klucz. Czyli da się, no. Da się. No, co z tego? Nie, kurde, jeszcze tutaj. No dobra. Jak potrzebuję takich kluczy, jeszcze ten. Inwentory jest full, no litości. Ale bajzel, naprawdę, muszę tutaj ten. No nie, że muszę większe plecaki kupić, to muszę też no, zrobić porządek, bo to jest po prostu no, jakaś masakra. Co tutaj się dzieje w tym plecaku u mnie? No i teraz może znowu coś wyrzucić, bo... Przecież kurde... Mięsko. Dobra, pan syren tutaj go biją, a to biją go te... murloki. Jest klucz, no to może jeszcze jeden będzie od razu. Będziemy mieli komplecik. No dawaj klucz na gość. Niestety nie dał kluczyka. No ale może ten znowu da. Też nie dał. Jakąś skrzyneczkę to możemy teraz póki co opróżnić. Dobra, widzę, że materiał się mocno przekroczył standardowy, bo przeważnie staram się do 30 minut dograć. Także 39 minut to i tak jest długo. Ja tą skrzyneczkę zaraz tu do końca dobiję, nie będę was męczył. Ten materiał ukaże się rano. Mam nadzieję, że się będzie podobał. Za wiele nie gadałem, bardziej się skupiałem. Oczywiście tu parę kwasów robiłem, ale mam nadzieję, że komuś, kto akurat nie gra, bo jak ktoś gra, to wszystko widział, to jakaś tam forma mała przypomnienia plus moja forma mała ględzenia przypadnie do gustu. I widzimy się w kolejnym odcinku. Postaram się, żeby był szybciej. Teraz miałem taką małą przerwę, bo naprawdę, mimo że ostatnie odcinki w miarę dobrze szły, to teraz miałem trochę roboty i mi się nie udało. Także widzimy się następnym razem i co? Trzymajcie się tymczasem Borem Lasem. Hej!